Cześć, witajcie. Słuchajcie, no ten 2020 rok się nam coś nie popisuje. Ogłosili, słuchajcie, jakąś pandemię, mamy tego czasu więcej, więc można coś tam więcej zrobić przy pojazdach. Chciałbym poruszyć temat taki. Doczytuję gdzieś tam na forach, ludzie rozpisują, czy warto dodawać olej do diesla, czy nie warto dodawać. Czy są skutki, czy są jakieś tam negatywne skutki tego. Słuchajcie, chciałbym Wam pokazać na podstawie pompy, którą już, słuchajcie, znacie, jaki sens ma dolewanie czegokolwiek. Przede wszystkim pokażę Wam jedną rzecz. Słuchajcie, jak popatrzymy na taką na przykład głowicę, która jest, znaczy nie głowica, tylko to jest wałek główny zdemontowany z pompy Boschowskiej, Delfiego, przepraszam. To, słuchajcie, widać wyraźnie, że w tej pompie pojawiła się rdza. Z czego się pojawiła rdza? No słuchajcie, no dobre pytanie i odpowiedź jest tylko taka. Wiecie przecież bardzo dobrze, że woda poszła do góry. A dlaczego? No dlatego, że jeździmy na niej. No słuchajcie, być może, nie? Być może, to są domniemania. Natomiast słuchajcie, normalne paliwo, gdyby było wlewane do samochodu, to obawiam się, że takich rzeczy by nie było. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego. Jeśli czepimy się takiej pompy, którą już znacie bardzo dobrze, była rozkładana też na części pierwsze, no to jeżeli już czepimy się później takiego wałka, który sobie pracuje, no to tak, od strony tej zasilającej, czyli tutaj od strony rozrządu, wiadomo, że ona jest smarowana, jest łożysko, są uszczelniacze, ona sobie chodzi w oleju. Ale słuchajcie, dalej jak przechodzimy, mamy łożysko, które pracuje już, słuchajcie, w paliwie. Czyli paliwo jest głównym czynnikiem smarującym tą pompę. No natomiast to jeszcze tragedii by jakiejś tam nie było. Natomiast słuchajcie, tu Wam pokażę rzecz taką. Tu mamy model pompki wstępnej Delfiego, która bardzo często jest głównym elementem opiłkującym w pompie. Powiedziałbym, jak nie jednym z głównych, tylko i wyłącznie. Aczkolwiek no, zdarzają się przypadki, ale to nie będę teraz tego drążył. Może kiedyś coś tam się nagra. W każdym bądź razie, słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że taka pompa, ona też wymaga jakiegoś tam smarowania. Tu są klatki, które sobie poganiają po tej powierzchni. Są sprężynki, a celowo ich nie montowałem, żebyśmy mieli teraz możliwość pokazania tego. Ona kręcąc się, słuchajcie, wytwarza nam ciśnienie wstępne paliwa. No i jakby nie patrzeć, słuchajcie, na takiej pompie wstępnej, którą sobie byśmy chcieli wyciągnąć i podglądnąć, znajdują się elementy, tak jak tutaj, które po prostu się najnormalniej w życiu wycierają. No i teraz powiem Wam rzecz taką. Zdarza się pompa taka, która przeżyje więcej. Aczkolwiek nie będę krytykował paliw, bo to nie tędy droga. W każdym bądź razie widać wyraźnie na tych klatkach jakieś tam zużycia są, prawda? Na pewno nie da się tego ukryć, że tych zużyć, jeśli jeździmy na paliwie dobrym, sprawdzonym, będzie o wiele mniej. Natomiast słuchajcie, no taka pompa sobie siedzi wstępna i ona sobie tam tłoczy to paliwo. No ale słuchajcie, co się dzieje dalej z tym paliwem? Bo to na tym nie jest koniec. No już pominę, że tutaj na tej pompie widzimy jakieś tam rzeczy takie, które powstały na skutek wody. No i właśnie, to jest bardzo ciekawe, nie? Jeździmy na paliwie, a po wodzie mamy ślady. Daje do myślenia, prawda? No i teraz słuchajcie tak, przechodzimy dalej. Mamy na przykład w całej tej głowicy, tu jest głowica wysokiego ciśnienia. Ta głowica ma tutaj na sprężynkach pracujące takie wałeczki, które sobie tutaj ładnie, elegancko pracują i ganiają. No i to wszystko, słuchajcie, musi pracować. Jak wiadomo, jak zasada mówi, kto smaruje, ten jedzie. No i teraz chciałbym Wam pokazać rzecz taką. Tutaj mam akurat wałeczek, który jest zużyty. No i teraz jak mi się uda, pokażę Wam to na mikroskopie. Nie wiem, co prawda, czy to będzie widać, bo mamy pierońskie dzisiaj słońce. Zresztą w ogóle jakieś... nie wiadomo, co się dzieje z tą pogodą. O! Jeśli to widać, to słuchajcie, mamy tutaj te powierzchnie, które są naprawdę dosyć zużyte. Jest ślad gdzieś tam po wodzie. Te rysy bardzo głębokie, które są takie, to są właśnie, które powstały na skutek tarcia.
Ile pompa przeżyła, tego słuchajcie, nikt nie wie, bo Polak kupuje samochód z małym przebiegiem, 10-letni, który ma najlepiej poniżej 200 tysięcy. No i takie się pewnie trafiają, skoro tak ludzie chcą, to te i tak mają. Po wałku, słuchaj, nie stwierdzimy przy tym oświetleniu, ale widać, że jego zużycia są naprawdę dosyć duże. Czyli wiemy już, że ta pompa nam, słuchajcie, opiłkowała. I później, jeżeli byśmy się czepili tak naprawdę dalej, to jest sytuacja tego typu, że przekłada się to, co wylatuje z tej pompy, przekłada się dalej na układ cały wtryskowy. Nie da się, słuchajcie, ukryć tego, że nie tylko pompa czy nasz układ paliwowy może wprowadzać jakieś zanieczyszczenia do całego układu, który wymaga, no niestety, smarowania. Natomiast, słuchajcie, rzecz jest jaka. Może się równie dobrze okazać tak, że my coś zatankowaliśmy, bądź mamy w filtrze paliwa, co się rozdzieliło, czy powiedzmy mamy gdzieś problem jakiś na przykład z wężami, to ogólnie rzecz biorąc coś zatankowaliśmy, co wprowadziło nam zanieczyszczenia do układu paliwowego. No i później właśnie efekty mogą być takie, że ten brud się przedostaje gdzieś tam dalej i ostatnim elementem już jest wtrysk. I pokażę wam jeszcze rzecz jaką. To jest klatka, słuchajcie, tak jak widzicie, to jest klatka z pompy wstępnej. I teraz wam pokażę rzecz taką. To są bardzo duże zużycia na tej klatce, które są. No i wiadomo, że słuchajcie, jeżeli się pojawiły tego typu rzeczy, to one gdzieś wylądować musiały. Więc jeżeli gdzieś wylądować musiały, no to siłą rzeczy, słuchajcie, wężykiem wysokociśnieniowym, czyli rurką, która jest już na wyjściu tutaj pompy, na wyjściu pompy wysokiego ciśnienia, tu przedostała się rurkami na listwę, z listwy gdzieś tam zanieczyszczyła czujnik, no i oprócz tego zrobiła nam psikusa i zanieczyściła nasz wtryskiwacz. No i teraz słuchajcie, jeżeli byśmy się czepili takiego wtryskiwacza odnośnie kwestii smarowania, teraz podsuwamy te wszystkie rzeczy. To w takim wtrysku mamy, słuchajcie, jakby nie patrzeć, mamy wszystko rozdzielone. Mamy, słuchajcie, zaworek główny. To jest zaworek, który najczęściej nam zrobi psikusa. Jeśli nam paliwo wraca, czyli wtryskiwacz leje, ale nie w kocioł, tylko leje nam w układ powrotowy, tam gdzie paliwo powraca, to jest właśnie cały winowajca. No i tak jak już tu zobaczymy, słuchajcie, są wyraźne ślady wody, czegoś co w układzie było, zanieczyściło nasz wtryskiwacz. Doczyścimy troszeczkę to. No i przelecimy sobie dalej. Spróbujemy, słuchajcie, wyciągnąć zaworek. Tutaj jest, w tym zaworku jest taki grzybek, który sobie pracuje. Natomiast, no właśnie, nawet go nie można ruszyć. Czyli jest jeden wniosek, że ten wtryskiwacz stał gdzieś tam, no z tym paliwem, który został zatankowany bardzo długo. I ten zaworek tutaj powinien kręcić sobie tym właśnie grzybkiem, który jest, on się powinien obracać. Natomiast się ruszyć nie chce, więc go nawet nie ruszamy. Dalej jest przekładka wtryskiwacza. Jest sprężynka. Pod sprężynką jest, słuchajcie, tam taki zaworek. Znaczy nie zaworek, tylko to jest taki malutki klin, który sobie pracuje. No nie chce wylecieć, trzeba było go magnesem potraktować, ale to nie będziemy na to patrzyli teraz. No i oprócz tego, słuchajcie, te całe śmiecie, które się wydostaną, gdzieś tam przedostaną, jako ostatni element powinny zakończyć trasę na końcówce, czyli na naszym rozpylaczu. Tu jest nasz rozpylacz. No i teraz sytuacja tego typu. Udało mi się akurat to wyciągnąć. No i teraz, słuchajcie, mamy, jeśli nie mamy mikroskopu, wiadomo, że nie podglądniemy sobie takie rzeczy, ale ja tego ogólnikowo chcę pokazać,
mniej więcej co tam się nam dzieje. O, i tu jest końcówka wtryskiwacza. Sama iglica z tej końcówki. Jak na tą iglicę się tak dokładnie przyglądniemy, ona widać, że też po części zużycia ma. Natomiast olej tutaj już wpływu jakiegoś wielkiego nie będzie miał, żeby starać się nam pomóc w smarowaniu. Natomiast jeżeli cała pompa, cały układ zasilania tego wtrysku będzie czysty, no to wiadomo, że i sam wtryskiwacz będzie sobie czysto pracował. Tyle, ile już zdoła na tym paliwie, które jest po prostu przepracować. A wiadomo, że paliwa są takie, jakie sobie zatankujemy. Dlatego skutki potem mogą być różne. No, także słuchajcie, pytanie padło, czy warto smarować układ paliwowy. Ogólnie, czy dodawać do diesla olej. No i teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. Opinie są różne. Posadzimy 100 osób i będziemy mieli 100 różnych opinii. Natomiast ja wam powiem jedną rzecz taką. Na pewno, jeśli stosujemy olej do, powiedzmy, układów takich, których nie mamy DPF-a, możemy sobie taki olej zastosować, bo kwestia DPF-a, słuchajcie, to też kwestia, co mamy. Czy mamy DPF-a suchego, czy mamy DPF-a mokrego. Nikt wam o takich rzeczy nie powie, no bo i po co zresztą. Słuchajcie, przede wszystkim zacznijmy od tego, jak już jesteśmy przy kwestii oleju, jeśli chcemy dodać olej, dodajemy olej czerwony. Bez względu na to, z jakiej firmy by nie był, pamiętajcie o jednej rzeczy. Olej czerwony ma bardzo mało sadzy w sobie. Czyli bardzo tego po spaleniu mało będzie się odkładało nam w układzie wydechowym. Jeżeli wlejemy olej typu Mixol, czyli olej, który się rozpuszcza w benzynie, dawany typowo do, powiedzmy, 2 SUV, to ten układ nam przesmaruje, jeśli taki olej wlejemy. Natomiast jeżeli wlejemy ten olej zwykły, taki nie koloru czerwonego, czyli taki, który tej sadzy będzie zawierał więcej, no to jeżeli on nie zostanie spalony, to tak jakbyśmy się cofnęli, słuchajcie, lata wstecz, żebyście to mogli zrozumieć dobrze. Kiedyś, jak miał ktoś jakiegoś komarka czy coś innego podobnego, to bardzo często ten olej nie został w pełni spalony, bo siłą rzeczy nie dało się, żeby się spalał z jakimkolwiek 2 SUV-em nawet. Nie musiał być to komarek, mógł być to po prostu samochód 2 SUV. I bardzo często rura wydechowa z tyłu była taka ciapowata. Czyli gdzieś tam coś kapało z tej rury, to co się nie spaliło. Tak ogólnie zostawała taka maść. No i teraz słuchajcie, tu rzecz jest jaka. Bardzo bolesna, ale prawdziwa. Jeżeli mamy samochód nowszy, który posiada, słuchajcie, DPF-a suchego, no to niestety płacimy i płaczemy. I nie mamy na to wyjścia i nie możemy zrobić nic. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wlejemy takiego oleju do paliwa, to rzecz jest jaka, jeżeli rozbierzemy taki katalizator i będziemy chcieli coś z niego zrobić, czy ogólnie podglądać, w jakim on jest stanie, bez względu na to, co elektronika nam powie, to sytuacja jest taka, że okaże się, że porobiły się spieki. Spieki to najnormalniej w życiu powstają na skutek niespalonej mieszanki, niespalonego oleju, który po prostu zrobi taką sadzę, którą zabije, zaklei nam ten nasz katalizator, tego DPF-a. Jak się to ma, słuchajcie, w przypadku starych katalizatorów? Stare katalizatory troszkę działają na innej zasadzie, bo one na bieżąco, można powiedzieć, wypluwają to co zgromadzą przy mocniejszym przyciśnięciu. Wiadomo, że muszą być rozgrzane i gorące i drożne. To siłą rzeczy nie da się tego ukryć. Natomiast w przypadku DPF-a, w którym troszkę inna zasada jest jego, bo te płytki są ceramiczne inne, no to jest właśnie potem efekt bardzo bolesny, że te spieki, które się porobią, z czasem jeździmy i zaczyna się robić niedrożność. No i potem są właśnie takie efekty, że jakiś tam warsztat musiał niestety zdemontować katalizator, czy powiedzmy tego DPF-a, inaczej rzecz biorąc, żeby samochód mógł jeździć, no bo wyglądało to, jak wyglądało. Także słuchajcie, do starszych pojazdów spokojnie, śmiało możemy wlewać Mixol. Ile tego będziemy wlewali, słuchajcie, tego tak naprawdę nikt nie stwierdził, nikt wam nie odpowie. Ja na przykład, powiem wam nie ukrywając, nie jeżdżę przez cały czas na tym pieroństwie, no bo siłą rzeczy nie da się. Natomiast co jakiś tam większy przebieg kilometrów, wleję sobie, powiedzmy, na 10 litrów paliwa
te powiedzmy 200, żeby to ta mieszanka paliwa po prostu przesmarowała układ paliwowy. Przesmarowała, czyli po prostu to, gdzie coś tam po części zaczęło się po prostu nam przycierać. Wiadomo, jeżeli coś przytarło, są opiłki, to siłą rzeczy już tam nie zrobi nic. Ale jeżeli tych opiłków nie ma i układ jest po prostu gdzieś tam, to najnormalniej w życiu przycierający się, to tak jak, słuchajcie, stara brama zaczyna się przycierać i jak ją nasmarujemy, to wiadomo, że ona przez jakiś czas tam chodzi sobie spokojnie. No i zasada niestety działania jest taka sama w każdym przypadku. Także na odpowiedź, czy wlewać, słuchajcie, olej do paliwa, no odpowiem tak, jeżeli mamy ten starszy samochód, spokojnie wlewamy. Do nowszego samochodu musimy wiedzieć, jaki mamy katalizator, czy jakiego tego DPF-a mamy. Dlatego, że mokry, który jest podlewany, on jest przepalany, wypalany. Fakt, jeżeli tej mazi, tego oleju nalejemy, Bóg wie ile, bo wiemy, że nasz układ paliwowy zaczął świrować i chcemy nadratować to naszym olejem, niestety, przepraszam bardzo, ale tego nie zrobimy. A jeżeli tego oleju wlejemy za dużo, on się nam zgromadzi na wydechu, zostanie wyrzucony, potem zaklei nasz filtr i jest po prostu lipa. No co to dużo ukrywać, nie? Także jeżeli to będziemy z głową robili, to możemy spokojnie dolać, co jakiś czas układ przesmarować i jest git. A no gorzej jest tylko z tymi suchymi, tak jak mówię, w tej wersji, gdzie jest to DPF, bo tam się gromadzi i tam już wypluć bardzo tego nie ma jak. I bardzo właśnie często ludzie kupują samochody, coś się zaczyna, no to więc trzeba coś tam dolać, bo ktoś nam doradził, powiedział, a potem właśnie takie klocki, chocki. Także słuchajcie, no myślę, że po części wam wyprostowałem sytuację. W każdym bądź razie, jak filmik się, słuchajcie, przydał komuś, łapeczka w górę, subskrypcję sobie włączcie, ja tam staram się dodawać co chwilę jakieś rzeczy nowe. No i co? No i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.